Jest rzeczywiście ważny dzień, nie tylko dla gminy Płocko, ale dla Kotliny Płockiej. Lotnisko, które powstanie w tym miejscu, i ośrodek szkolenia, o nim była mowa od wielu, wielu lat. I przez wiele lat ten pomysł nie mógł być zrealizowany. Dzisiaj, dzięki decyzjom Ministerstwa Rolnictwa, dzięki decyzjom KOWR-u, dzięki współpracy, za którą za chwilę jeszcze podziękuję, szeregu instytucji, ten plan staje się faktem. Coś, o czym przez wiele lat mówiono, dzisiaj zmaterializowało się. Symbolicznie dzisiaj nastąpiło przekazanie tych blisko 30 hektarów, dzięki czemu będzie mogło lotnisko i ośrodek szkolenia powstać. A dlaczego to jest ważne dla Kotliny Płockiej? A to dlatego, proszę Państwa, że takie lotnisko ma bardzo duży wpływ na podniesienie walorów turystycznych naszego regionu. Tutaj latem w Kotlinie Płockiej z roku na rok jest i będzie coraz więcej turystów. Jak powstanie tuż obok droga ekspresowa S8, kiedy? Kotlina Kłodzka do 27 roku na pewno to łagiewnik, a ostatni odcinek, jak wie Pan, możemy o tym porozmawiać później po konferencji. Mam nadzieję, że zostanie rozstrzygnięty wariant, bo jak wiemy, wszyscy na to czekamy. Ale proszę Państwa, po tym jak powstanie droga ekspresowa, będzie ten ruch turystów jeszcze większy, a tutaj loty widokowe, strefa spadochronowa, loty szybowcowe, szereg nowych możliwości i atrakcji, który będzie miał wpływ na to, że turyści jeszcze chętniej do Kotliny Płockiej będą przybywać. W związku z tym ważne wydarzenie, gratuluję przede wszystkim panu wójtowi Zbigniewowi Turowi, włodarzowi gminy, ale też dziękuję bardzo wszystkim i ministrowi rolnictwa, i dyrektorowi KOWR-u, i wszystkim, którzy byli parlamentarzystom, którzy lobbowali za tym, i wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. Cieszę się, że dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest kolejny dobry przykład takiej współpracy rządu i samorządu, bo bez tego realizacja na przykład tego typu projektów byłaby niemożliwa. Dzisiaj podpisaliśmy akt przekazania gruntów Agencji Skarbu Państwa na mienie gminy Kłodzko. Dzięki temu pozwoli nam to realizować projekt Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego, co myślę niebawem nastąpi, mając na uwadze, że mamy środki zapewnione w budżecie jeszcze w tym roku na program funkcjonalno-użytkowy, który pokaże nam, z jakim obiektem możemy tutaj się zadomowić, umiejscowić ten obiekt, jakie parametry i tak dalej. Zakładamy, że będzie to pas startowy około 1000 metrów, czyli duże samoloty już będą mogły tu lądować. To historyczny dzień dla rozwoju gospodarczego, turystycznego Kotliny Kłodzkiej, Ziemi Kłodzkiej, ale chciałbym dodać, że w Świebodzicach, gdzie mieszkam kilkadziesiąt kilometrów stąd, od wielu lat funkcjonuje również podobne lotnisko, lotnisko gminne, dyspozycyjne, z którego korzysta zarówno lotnicze pogotowie ratunkowe, ale także uprawiane są sporty związane z lotnictwem, to szybownictwo, to spadochroniarstwo, to wreszcie bardzo ważny aspekt, który nie został tutaj jeszcze poruszony. To proszę Państwa, loty biznesowe dla specjalnej strefy ekonomicznej Invest Park w Wałbrzychu i wszystkich podstref. Ja wierzę w to, że to lotnisko, które tutaj powstanie w Boguszynie, będzie również takim miejscem, do którego będą przyjeżdżać najbogatsi biznesmeni Europy, a może i świata, po to, żeby inwestować na terenie Kotliny Kłodzkiej w rozwój nowych gałęzi przemysłu, w nowe technologie. Panie ministrze, panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tą sprawczość, za to, że udało się dzisiaj doprowadzić do przekazania 30 hektarów gruntów na potrzeby zorganizowania tutaj nie tylko lotniska, ale także ośrodka szkoleniowego. I gratuluję panu wójtowi, wierzę w to, że samorząd terytorialny ziemi kłodzkiej zrobi dobry użytek z tego miejsca i będzie on dobrze służyć zarówno mieszkańcom, ale także wszystkim tym, którzy będą uprawiać sporty lotnicze i również dla lokalnej przedsiębiorczości. Wszystkiego dobrego. Moje ocenie jest to krok milowy, bo mamy teraz grunty i możemy teraz na nich tworzyć dokumentację, a później starać się pozyskanie środków zewnętrznych na stworzenie takiego lotniska z hangarami, z bazą szkoleniową, ale przede wszystkim też z taką, powiedzmy, zbiornikiem na wodę, żeby ewentualnie
w razie pożarów lasów, co często się tutaj też u nas zdarza. Samoloty nie musiały lecieć, zatankować wodę do Świebodzic czy do Wrocławia, tylko już mogłyby tutaj tankować helikoptery czy samoloty, tankować wodę. No i też stacją paliw dla samolotów, więc te założenia już takie ogólne mamy. Teraz to trzeba spiąć w jeden dokument i działać. Jesteśmy dzisiaj tutaj współorganizatorami tego wspaniałego wydarzenia, czyli pikniku lotniczego. Mam nadzieję, że wszystkim się tutaj bardzo wszystko podoba. Zawitały do nas trzy nawet samoloty. Jeden już odleciał, śmigłowiec, wiatrakowiec, także dosyć duże zainteresowanie również tutaj jest z mieszkańcami i odwiedzającymi ten nasz piknik, także myślę, że ta naprawdę impreza dzisiaj udała się. Co niesamowite miejsce, ponieważ raz, że jest to w Kotlinie Kłodzkiej z widokiem na Kłodzko, piękny pas startowy z widokiem na góry, tak naprawdę może funkcjonować i w lecie, i zimą. Ściągnie masę turystów do naszej Kotliny. Też jest jakby stworzył tą możliwość tutaj, że nie tylko można i wyłącznie w Czechach, we Wrocławiu czy w Mirosławicach lądować, a tak naprawdę będzie można u nas, czyli w Kłodzku, już wylądować samolotem czy śmigłowcem.